Cześć, tutaj Dawid Czerw. W tym nagraniu opowiem Wam, dlaczego nie należy się obawiać swojego pierwszego turnieju szakowego. Ogólnie rzecz biorąc jest teraz bardzo dużo szachistów, którzy zaczęli grać w szachy najpewniej przez internet gdzieś w 2020 roku. No i teraz jak ruszyły już turnieje na żywo, no to pomału się zaczynają zastanawiać, czy może przypadkiem nie byłoby fajnie się na ten turniej wybrać. I często dostaje takie pytania, a co zrobić, a gdzie to się zapisać, a jak się zachowywać, a co trzeba, a co nie trzeba, i tak dalej. Tak bardzo. Początkujący szakiści rozkmijają, jak to się za ten pierwszy turniej zabrać. Jeżeli chodzi o to, gdzie takie turnieje znaleźć, to linki macie w opisie. Jeżeli chodzi o turnieje polskie, to są dwa serwisy, Chess Arbiter i Chess Manager. To tam sobie turnieje w waszym województwie, czy w waszej okolicy, czy waszy, w waszym mieście bez problemu znajdziecie. Natomiast tutaj przedstawię Wam partię z jednego z moich pierwszych turniejów. To jest partia z 2007 roku. Wcześniej niż ta partia zdarzało mi się grać w turniejach, ale niestety partie z tych turniejów gdzieś zaginęły w mrokach dziejów. To jest najstarsza partia moja, jaką posiadam. I grając tę partię miałem 10 lat, i tak jak mówię, to są totalnie moje początki. Ja tam no, to z grubsza wiedziałem, co na tych turniejach trzeba robić i co nie trzeba robić, ale miała tutaj miejsce ciekawa historia, to Wam opowiem. Ale zobaczmy, co się w partii wydarzyło. Partia rozpoczęła się od E4. Tak, ja tutaj grałem białymi i poszło E4 i e, poszła obrona sycylijska ze strony przeciwnika. E, ja zagrałem goniec B5. E, nie mam zielonego pojęcia, czy to zrobiłem taką kalkę z e, partii hiszpańskiej, czy skąd mi się to wzięło. No, zagrałem to, zagrałem. Rozwinąłem figurę, nie jest to głupie podejście. E, czarny zagrał D6, i ja zdecydowałem się tutaj zbić. E, po czym przeciwnik ma trochę popsutą strukturę, bo ma zdublowane piony, ale za to ma parę gońców. Ten wariant jak najbardziej jest grywalny, aczkolwiek nie powiem, żebym wtedy był jakimś ekspertem od teorii, po prostu siadałem do partii i co mi przyszło do głowy, to grałem. Tak na logikę. Tutaj zdecydowałem się na posunięcie c4, czyli walczę o centrum. Zaraz skoczek będzie chciał wejść na c3. Jak najbardziej sensowne posunięcie. Na co przeciwnik odpowiedział g6, czyli tak można powiedzieć, że w smoczym stylu chce się tutaj ustawiać. No bo goniec będzie chciał wejść na g7 i będzie on naprawdę mega aktywny po tej długiej przekątnej. Także bardzo rozsądne podejście ze strony przeciwnika. Więc ja zdecydowałem się na d4, żeby zawalczyć o centrum. No ale jeżeli chciałem grać d4, to należało grać d4 na starcie w tym momencie, ponieważ tutaj d4 już ma znacznie mniej sensu, no bo przeciwnik ma zdublowane piony, więc jak on mi zbije i to też nastąpiło w partii, no to. Pozbyłem się po prostu dublaków przeciwnika, więc zdecydowanie nie było to potrzebne. Niemniej, agresja z mojej strony. Hetman bije d4, jest nacisk na wieżę. No to przeciwnik odpowiedział: skoczek f6. Więc ja skoczek c3, kontynuuję rozwój. Goniec g7. Widać już tutaj nieprzyjemne przeciągi. Już ten skoczek niedługo będzie chciał odchodzić, więc ja prewencyjna ewakuacja Hetmana, przeciwnik Roszada. No to goniec G5, kontynuuje rozwój. No, trzeba przyznać, że pozycja białego nie jest dobra, no bo czarny dostał takiego mm, bardzo dobrego Sycyla, bo ma tutaj parkę gońców. Ma dodatkowego piona w centrum, więc ewentualnie w centrum jest w stanie atakować. No a też ma półotwartą linię B do atakowania na punkt B2. Także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że e, to nie wyszło to najlepiej. No ale z drugiej strony nic takiego totalnie idiotycznego też nie zagrały, Więc jest jakiś plusik. Przeciwnik wieża B8 zaatakował. No to ja wieża B1 obroniłem. Po czym nastąpiło gonie C6. Co ciekawe w tej pozycji istnieje mega fajny motyw taktyczny, którego ja totalnie nie miałem na radarze. I mój przeciwnik też totalnie tego nie miał na radarze. Mianowicie skoczek bije 4 I... Nie jest to takie oczywiste do zauważenia, aczkolwiek jest bardzo logiczne, no bo Biały tutaj zaniechał roszady. Biały tutaj nie zabezpieczył swojego monarchy, no i to jest często problematyczne. Właśnie mega, mega często, kiedy król zostaje tak bardzo długo w centrum, no to w ten czy inny sposób przeciwnik jest w stanie tego króla zaatakować. Więc ja tutaj od... musiałbym odbić i go nie cewpić. Zobaczcie, kolejna groźba, a jak biały obroni skoczka, no to kolejna groźba. I tutaj z jednej strony można by powiedzieć, że tragedii nie ma, No bo są dwie lekkie zawierze, ale czarny jest niesamowicie aktywny. I teraz, kiedy zrobię roszadę, no to on po prostu tego gońca sobie wygoni, nawet G5, F5 ruszy tymi pionami. No gdyby te skoczki były zamiast na D2B1 ustawione na C6D4, no to by była inna para kaloszy, to wtedy coś można by dyskutować, ale z tak pasywnymi skoczkami, no to za bardzo sobie nie pochasa. Także mega fajna taktyka, no ale ja nie wiem, czy ja bym teraz coś takiego zauważył, co dopiero 11 lat temu. Niemniej, goniec C6, przeciwnik zagrał bardzo logicznie. Rozwinął gońca, zaatakował piona, no to ja bronię, i on goniec G4. No, to widać, że przeciwnik też yy, nie był wybitnym zawodnikiem, no bo to strata czasu, żeby tak na raty tego gońca ruszać. No, to ja H3 od razu pozbywam się tego związania, bo to jest problem. No, koniec H5 niemożliwe ze względu na G4, więc przeciwnik zbił. No, i zagrał skoczek D7 z atakiem na skoczka. Ja się wystraszyłem, że mi ten skoczek wisi, więc zagrałem wieża C1, żeby skoczka obronić. No, ale Hetman go broni, więc w sumie, w sumie nie musiałem go bronić. No, ale wiecie, ubezpieczony podwójnie teraz jestem. No to przeciwnik kontynuuje atak. Ja dalej bronię. Chociaż doskoczek no, był dwukrotnie broniony, więc podobnie nie trzeba było. Ale pewności nigdy za mało. No i przeciwnik się wycofał. No to finalnie w 17 posunięciu udało mi się króla zabezpieczyć. Przeciwnik mojego Hetmana zaatakował, no to ewakuacja. Wieża B 8 no to mm, też chcę tutaj trochę agresywniej wkroczyć do akcji, no bo zauważyłem, że ten goniec na D2 zbyt aktywnie nie działa. Skoczek D7, no to Hetman E3. Wiadomo, chcę się tutaj pozbyć tego super hiperaktywnego gońca, który zdecydowanie życie mi utrudnia. Przeciwnik E5, no to tak jak chciałem, tak zrobiłem, e, właśnie tego gońca się pozbyłem. E, po czym zbiłem na F5. Przeciwnik zdecydował się zbić wieżą, i tutaj, trzeba jasno powiedzieć, poniosła mnie łańska fantazja. Mianowicie zagrają G4. G4 jest tragicznym posunięciem. No z jednej strony wyganiam tę wieżę, no, ale z drugiej strony masakrycznie osłabiam pole F4, no i ogólnie króla tutaj osłabiam, także to zdecydowanie nie jest dobre podejście, co należało grać. U przeciwnika jest słabość, więc zawsze bijemy tam gdzie przeciwnika najmocniej zaboli, więc należało grać wieża scena d1 z dalszym atakiem po prostu na tego pionka d6. Należało tutaj atakować i w ten sposób pozycja białego jest naprawdę bardzo dobra. Zaraz może druga wieża tutaj wkroczy do akcji, totalnie nie ma na co narzekać, a czarny rzeczywiście ma się o co martwić, bo też jakiś skoczek e4 od razu wisi w powietrzu no ale poszło bardzo optymistyczne założenie G4 przeciwnik się wycofał no i teraz dopiero na tego pionka zerkam przeciwnik skoczył C5 no to ja agresywnie i powiem wam że tutaj jest taki przebłysk po którym rzeczywiście widać że coś tam w tych szachach kombinowałem, w sensie nie tak, że y, przestawiałem te figurki tak bez ładu i składu, no w sensie te pomysły czasem były mądrzejsze, y, częściej mniej mądre, ale jakieś były. I tutaj zagrałem B4, nie było to takie bzdurne, że o wygonie skoczka, tylko zagrałem B4 z planem B5, żeby pozbyć się pionka i załadować skoczka na D5. No, jakaś tutaj logika w tym jest. Problem jest tego rodzaju, że czarny może skoczka przerzucić w ogóle w drugą stronę. W, kierunek, w kierunku mojego króla i wtedy miałbym pozycję na pograniczu przegranej. Ale przeciwnik całe szczęście poszedł w drugą stronę, więc plan udało mi się zrealizować. Wybiłem na C6, no i Hetmana zapakowałem. Eee, przeciwnik Hetman C5 w ogóle. No to teraz skoczek E4. Atakuję na D6. Nastąpiła taka końcówka, no i tu zagrałem skoczek G5. No wiadomo o co chodzi. Co ciekawe, mogłem znacznie lepiej zagrać. Tutaj biały yy, ma pewien problem z tym punktem F2, no i z tym, że wisi skoczek. Więc fajnie by było zagrać F3 yy, i na przykład wesprzeć tego pionka ruchem król G2. Natomiast ja tego nie zagrałem, bo zauważyłem, że tracę pionka. Co ciekawe, wcale przeciwnik tego pionka wziąć nie może, bo na koniec wchodzi skoczek G5, zabezpieczam pole F7, no i w kolejnym ruchu cyk-cyk i zdobywam figurę. Także taka mała taktyka, przeoczyłem, no i finalnie doszło do takiej końcówki. Ja tutaj w ogóle taką kombinację. Przeprowadziłem yy, ofiara i widełki I, i wieżówka jest ogólnie w okolicach równości. Mogłem zagrać coś w stylu wieża e1 na pionka e5. No i generalnie pozycja, generalnie partia powinna się zakończyć remisem. Ale ja zagrałem wieża D1, co nie jest najlepszym pomysłem, no bo chciałem pchać tego pionka, ale ruch wieża D1 nie pomaga, bo przeciwnik zawsze ma wieża D4. No i tutaj nastąpiła zabawna sytuacja, bo przeciwnik zagrał wieża D4, tutaj się wymieniliśmy, pionkówka jest totalnie wygrana dla czarnego, Wystarczyło, żeby czarny zagrał w tym momencie G5. No i po prostu podchodzi tym królem, zbija pionka, pcha wolniaka, no i będę się musiał poddać. Ale tutaj przeciwnik zagrał królew 7. I to pozwoliło mi zagrać f4. Widzicie, teraz już przeciwnik nie zablokuje, a dzięki temu będę w stanie wytworzyć drugiego wolnego pionka. I dzięki temu mam remis. Przeciwnik zagrał król f6 i zaproponował mi remis. Ja ten remis odrzuciłem, i zagrałem król C3. No, i on tak na mnie popatrzył, a to jak starszy ode mnie był. To w ogóle był zaba zabawny turniej, bo to były mistrzostwa polski, otwarte mistrzostwa polski leśników, coś takiego. No i właśnie ten pan był, ten mój przeciwnik był leś leśniczym, jeżeli dobrze pamiętam. No, i tak zaczął do mnie gadać przy partii, że dlaczego się na remis nie zgodziłem. Ja mówię, no bo wygraną mam nie. Ale jak masz wygraną. No przecież jak ja tutaj podejdę królem na E7, ty zagrasz F5, ja mówię, no tak, no i przecież tutaj dwóch pionków pan nie zatrzyma. No a on do mnie, no ale przecież ustawię króla na D6 i ty nie będziesz mógł zagrać F7, bo wtedy ja podejdę królem, ci zbiję, zabiorę, dru zabiorę drugiego piona i przegrasz. A ja mówię, no ta, w sumie racja, nie. E no i on wtedy, no właśnie, więc ja tutaj będę musiał chodzić król D7, król D6, bo nie mogę podejść, no i będzie remis. I to w tym momencie, tak pogadaliśmy przy partii. No i ja tak mówię, a no w sumie racja, nie? Dobra, no i się zgodziliśmy na remis, nie? No i czegoś takiego totalnie nie wolno robić, co nie? W sensie przy partii kompletnie nie wolno rozmawiać, a, a, a tym bardziej analizować z przeciwnikiem, nie? Jeżeli partia jeszcze trwa. No ja o tym totalnie nie wiedziałem czy coś złego się stało? No nie, nic złego się nie stało. Później tam tylko nasz opiekun tam mi powiedział, że nie wolno dyskutować z przeciwnikiem w trakcie partii. No i się nauczyłem. Więc jaka jest nauka płynąca z tej sytuacji? Jeżeli chcesz się wybrać na swój pierwszy turniej, wejdź sobie na czas arbitra, czy tam na czas menedżera, znajdź jakiś turniej w okolicy, pójdź na ten turniej i tam wszystkiego się dowiesz. Ogólnie z takich Prostych zasad, no to nie wolno gadać przy partii. Jeżeli już dotkniesz jakiejś figury, to musisz się tą figurą ruszyć, a jeżeli już ją postawisz na jakieś pole i puścisz, no to już nie możesz zmienić zdania. Natomiast bardzo ważna kwestia. W dowolnym momencie partii, jeżeli jest coś niejasnego na temat przepisów, to zawsze, ale to zawsze możesz się spytać sędziego. Także w dowolnym momencie partii, jeżeli coś nie wiesz, to sędziego się możesz spytać. I ogólnie rzecz biorąc, wszystkiego się dowiesz i wyjdzie w praniu. Także nie, nie ma jakiejś tragedii. Jeżeli przy partii nie będziesz gadał, to tam nikt, nikt ci nic złego nie powie, a jak coś nie wiesz, to się kogoś spytaj i się dowiesz. Także po prostu trzeba pójść na ten pierwszy turniej, a reszta to już pójdziesz z prądem, że tak powiem. Okej, okay, więc jeżeli podobało Ci się to nagranie, to koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby dostać powiadomienie o kolejnych produkcjach, a w opisie do tego nagrania znajdziesz strony, w których możesz znaleźć turnieje w okolicy. I jak sobie klikniesz w jakiś turniej, tam znajdziesz komunikat turnieju, czyli wszystkie reguły, czyli o której, kiedy, gdzie i tak Dobrze, więc do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Pa, pa!